Jeżeli ktoś ćwiczy, nie zmieniać oddychania, drugie, nie wpadać w jakieś rytmiczne recytacje. Czyli mantra. Mantry, czy jakby kto zwał. W każdym razie, każda mantra ma nie tylko, że ma rytmiczne działanie, które hamuje działanie kory mózgowej. Tak jak dziecko, jak je płacze, matka śpiewa, dziecko się ulula, prawda? No bo wyhamowane jest. Więc hamuje działanie, jeżeli ktoś parę godzin, czy tam jeszcze kilka miesięcy, prawda, ćwiczy, hamuje działanie kory, a poza tym mantry mają wezwanie do jakichś duchowych istot. Zawsze ma treść jakąś religijną, tylko Polakom tego nie tłumaczą. Jak ja pytam Kryszniaków, Hare Rama, Hare Kryszna, ja co ty mówisz? A proszę siostry, bo właśnie Kryszna to znaczy, że my wielbimy, że Bóg jest wszechatrakcyjny. Kryszna wszechatrakcyjny. Ja mówię, no patrz w słowniku, że pod słowem Kryszna nie ma takiego słowa wszechatrakcyjny. No ale Polakom wcisną i Polaku wierzy. A w sumie Hari to faktycznie boski. Tak samo zielony, bo tam gdzie co jest zielone, to tam Wisznu żyje, prawda, boski. Krishna znaczy czarny, nikczemny, zły Krishna. Rama, dzielny. Boski czarny, boski dzielny, boski, boski. No jakby ładna modlitwa, prawda? Tylko, a taki matuł powtarza i myśli, że on wielbi Boga. I to jest tragiczne. Właśnie my nawet nie zdajemy sprawy, jak się manipuluje tutaj wiarą. Więc jeżeli on wzywa boski czarny, boski czarny, boski czarny, boski, boski, boski czarny, boski czarny, dzielny, dzielny. No to kogo wzywa? I się dość, że tłucze sobie korę mózgową rytmicznie. I stąd są te potem, jak ojciec wspomniał o opętaniach czy inne, bo tu już wchodzi się w świat duchowy. Ale póki tylko są ćwiczenia, że ktoś robi mostki, czy takie, czy inne rozciągania mięśni, nie sądzę, żeby to miało jakiś wpływ na jakieś, prawda... Jeżeli właśnie się nie zmieni jakichkolwiek czynników, które wpływają na odżywianie, oddychanie i prawda, fizjologię mózgu, to same ćwiczenia nie sądzę, żeby miały wpływ. Tylko widzi ojciec, tu jest ładna pułapka. Jeżeli przychodzi jakaś babcia na ćwiczenia, bo ją kręgosłup boli, teraz ta babcia wraca zachwycona, że jej się polepszyło. No i oczywiście prawdę mówi, bo pewne ćwiczenia fizykoterapia też stosuje. Jeżeli macie masażystę, to się dowiecie. I teraz babcia chwali, jaka fajna joga. No to jej wnuczka też pójdzie na jogę, a wnuczkę poprowadzą dalej do ćwiczeń filozoficznych. O czym babcia nie wie. I tu jest właśnie pułapka. Ta reklama jogi przez tych właśnie ludzi, którym nie ruszają im dalej sprawy tam oddechu i tak dalej, to gimnastykę robią, prawda, taką. I faktycznie korekcyjna gimnastyka jest znana już dawno w fizykoterapii u nas w medycynie.